Hej, cześć, witajcie z tej strony Kuba, a dzisiaj będziemy grać znowu w Deluxe Ski Jump 4. Ósmy już odcinek. Prowadzi Piotr Grzyła, drugi Bartłomiej Kusek, trzeci Kamil Stoch, piąty Krem z Muranka, aż czterech Polaków w pierwszej dziesiątce. I teraz w Zakopanem na małej skoczni HS94. Tak, to jest... Nie, to jest normalna skocznia. Teraz 93,5 metra musi skoczyć Dawid. Ależ poleciał! 92,5 metra, jest pierwszy. 131 punktów. Wyprzedza Stefana Laje o pół punkta. Teraz Krzysztof Miętus. 93,5 metra musi skoczyć, żeby objąć prowadzenie. No, około 92 metrów. 91, czwarte miejsce. Egzekwo z Cestmirem Koziskiem i Ryszardem Frajtakiem. Teraz Stefan Hula. Bardzo mocny wiatr pod narty. No, ale też około 90 metrów. 89,5, 12 miejsce. Na tych normalnych skoczniach bardzo dużo jest remisów, czyli na przykład William Rhodes, Rui Kobayashi i Stefan Hula. Teraz Krzysztof Biegun. Ależ wiatr. Leci ładnie, ależ przepięknie. Dziesiąte miejsce dopiero, 91,5 metra. 126 punktów. Nie wiem czemu. Skoczył o pół metra dalej niż Krzysztof Miętus, a jest za nim. O dużo miejsc. Dobra, teraz Maciek Kot. Lżejszy wiatr od Dawida Kubackiego. Ależ ładny lot, tylko upadek. 90 metrów, no i nie będzie go w konkursie. Teraz Andrzej Synka, 95 metrów musi uzyskać. Też upadek. Nie wiem czemu. Daniel Andretande najdalej skoczył. No i Jakub Wolny, 95 metrów. Też upadek, znowu upadek polskiego skoczka. No i ostatni, który musi się kwalifikować z polskich skoczków, Aleksander Zniszczoł. Słabe wybicie i krótka odległość, 87,5 metra, 35 miejsce i ma kwalifikację. Teraz Klemens Murańka. 95 metrów, żeby przeskoczyć Daniela Andretandego, któremu bardzo dobrze skacze się w Polsce. Krótka odległość, 87,5 metra. No teraz Kamil Stoch już. No ładny skok. 91 metrów, 14 miejsce. O pół punkta za Krzysztofem Biegunem. No i teraz Bartłomiej Kusek. Ależ ładny skok, tylko upadek. 93,5 metra. No i teraz Piotrek Żyła. Piotrek, wierzymy w ciebie. No ładny skok, 91 metrów, 10 miejsce dopiero. Egzekwo z Konstantinem Sokolenko. No i pierwsza seria. Dawid Kubacki, 92,5 metra musi uzyskać, wiatr około 1 metra na sekundę. No i drugi, 90,5 metra o 1,5 punkta
za radnikiem żaparowym, a Jurij Tepeš 15, 92 metry, a teraz już Krzysztof Miętus 92,5 metra musi skoczyć. Ojoj, błąd po wyjściu z progu, jeszcze upadek, szkoda tego skoczka. Teraz Stefan Hula. Błąd przy wyjściu z progu i Krzysztof Biegun teraz. Oj, Krzysztof Biegun, najdalsza odległość 92 metry, więc bardzo ładnie. No i teraz Maciek Kot 93 metry musi uzyskać. Ładna pozycja i fenomenalne lądowanie. 91 metrów, trzecie miejsce. Ex aequo z Maciejem Kotem. No i teraz Jakub Wolny. Wiatr około 1,5 metra na sekundę pod narty. No około 90 metrów, ósme miejsce. Teraz Aleksander zniszczył. Trzydzieste miejsce. No i Klemens Murańka 94 metry musi uzyskać. I upadek. No szkoda. Dobra, teraz Kamil Stoch. 94 metry, aż musi uzyskać bardzo słaby wiatr. Znaczy, chodzi o to, że słabe porywy wiatru. No i tylko 89,5 metra. 16 miejsce dopiero. Teraz Bartłomiej Kusek musi wyrównać Hillsize. Osiemdziesiąt siedem metrów, 20 miejsce. No i ostatni skoczek, Piotrek Żyła. Ładny skok, tylko upadek i nie będzie go w drugiej serii. A nie, jednak jest Piotrek. 34 miejsce po pierwszej serii. I też upadek znowu. Teraz Aleksander zniszczył 91 metrów, ale upadek. Teraz zdecydowanie lepiej. 91,5 metra, ale nie ustał. Jest pierwszy. No i teraz 87 metrów musi skoczyć Bartłomiej Kusek. Spóźnił wyjście, chciał pociągnąć ten lot i jest 12. Kamil Stoch teraz 87,5 metra. Wiatr około metra na sekundę pod narty. I jest drugi, tak drugi. O punkt za Andreasem Wellingerem. I teraz Jakub Wolny. 13 miejsce po pierwszej serii. I bardzo ładny skok, 92,5 metra, pierwsze miejsce. Na razie najdalsza odległość w konkursie. No i Dawid Kubacki, piąte miejsce po pierwszej serii. 90,5 metra w pierwszej serii skoczył. Teraz około punktu K, 86 metrów, punkt K 85. No i teraz 92 metry musi skoczyć Maciek Kot.
Nie ma tej odległości, tylko 89,5, trzecie miejsce. I Krzysztof Biegun, 91 metrów. Potrzebna, by prowadzić. Jest ta odległość. 92,5 jest pierwszy. O 3,5 punkta nad Jakubem Wolnym. No i drugie miejsce Krzysztofa Bieguna. Dwa równoskoki Stefana Krafta o punkt. O 1,5 punkta. Czyli o około metr przegrał Krzysztof Biegun. No tu się nic nie pozmieniało, tylko Klemens Murańka spadł o 3 oczka na 8 miejsce. I teraz Zakopane HS 134. To jest duża skocznia. I Dawid Kubacki 131,5 metra potrzebna, by prowadzić. Ojajaj, upadek, szkoda. 124,5 metra, 38 miejsce. Teraz Stefan Hula, bardzo mocny wiatr w bok skoczni. Też upadek. Może Krzysztof Miętus się nie przewróci. To 15,5 metra. I teraz Andrzej Stękała. Przepiękny lot, ale upadek. Aj, 129,5 metra. No teraz Krzysztof Biegun. Około 115 metrów, 131,5 musi skoczyć Maciej Kot. Spóźnił wyjście i króciutki lot, 105 metrów. Teraz Jakub Wolny. Około 120 metra, 119, 43 miejsce. Nie będzie go w konkursie. Teraz Aleksander zniszczył, 131,5 metra. Musi skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Bardzo mocny wiatr w bok i 122, 123 metry, 28 miejsce. Najlepiej z Polaków, potem Jakub Wolny. No i tylko on, znaczy tylko Aleksander się zakwalifikował, nie licząc czterech Polaków, którzy są w pierwszej dziesiątce najlepszych. Czyli będzie tylko pięciu Polaków w konkursie. Kamil Stoch, bardzo mocny wiatr w bok skoczni. Też za bardzo pochylony do przodu i 83 miejsce. I teraz Bartłomiej Kusek. Około 119 metrów, 118, 51 miejsce. No i ostatni skoczek tych kwalifikacji, Piotrek Żyła. Bardzo ładny skok, upadek, 127,5 metra. No i teraz Dawid Kubacki, o, też się zakwalifikował. Za bardzo do góry narty i 105,5 metra. Teraz Andrzej Stękała.
kolejny się zakwalifikował? Przeskoczył skocznie 134 metry. Pierwsze miejsce. Wow, ależ odleciał. Teraz Aleksander zniszczył 135 metrów, czyli musi przeskoczyć hill size. Spóźnił trochę wyjście, ale ciągnął jak najdalej ten lot 119 metrów. Teraz Klemens Murańka. Upadek, no szkoda, 115,5 metra, 37 miejsce. I Kamil Stoch. Też ładny skok, 129 metrów, 6 miejsce. I Bartłomiej Kusek. Upadek. No i Piotr Żyła teraz 135 metrów musi skoczyć. A upadek. Nie będzie go w drugiej serii. Andrzej Senka, Kamil Stoch, Aleksander zniszczą. To są zawodnicy, którzy będą skakać w drugiej serii. Teraz Aleksander zniszczył 125,5 metra, musi skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Ależ skok! 131 metrów, drugie miejsce, gdyż upadek, szkoda. Kamil Stoch teraz 126,5 metra, potrzebne, aby objąć prowadzenie. I jest pierwszy, jest. I Andrzej Stęka, 125,5 metra, tylko musi skoczyć Andrzej. Spóźnił i... Aj, 22. Kamil Stoch skoczył na drugie miejsce, Bartłomiej spadł na czwarte, a Aleksander na 10 wskoczył. No i to by było w tym odcinku na tyle. Dajcie na pocieszenie lajka. Subskrypcję też możecie zostawić. Pamiętajcie o kliknięciu dzwonku, gdyż YouTube jest takim programem, że my musimy przypominać, że samo kliknięcie przycisku subskrybuj nie wystarczy, żebyście dostawali powiadomień. Więc trzymajcie się. Cześć!